Mecz wygrany 3-0. Bardzo się cieszymy, że kolejny raz na 0 z tyłu. Co prawda kolejny mecz, drugi, który potoczył się w ten sam sposób, że pierwsza połowa mimo naszej dużej intensywności nie przyniosła bramek. Myślę, że gdybyśmy napoczęli Rybala dużo wcześniej, były ku temu sytuacje, to byłoby dużo łatwiej grać, ale my tutaj tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby po 90 minutach był korzystny wynik dla nas i naszą intensywnością, naszym zaangażowaniem chcemy po prostu wymęczyć rywala i spowodować, że w pewnym momencie ta bramka wpadnie. Dzisiaj się kolejny raz to potwierdziło, że co prawda dosyć późno, ale strzeliliśmy tą bramkę, a następne już padły dużo łatwiej. Tak naprawdę strzelenie bramki było kwestią czasu, także cały czas pracowaliśmy nad tym, żeby rozpracować tego rywala, żeby trochę rozszerzyć go, bo mimo pozycji, której zajmuje, przyzwoicie się organizował i ten środkowy sektor był mocno zagęszczony, co przeszkadzało nam troszkę w konstruowaniu ataków, ale wiedzieliśmy, że tak będzie, wiedzieliśmy, że potrzebujemy troszkę cierpliwości, jeszcze trochę podkręcić to tempo, tak to zrobiliśmy w drugiej połowie, od razu strzeliliśmy bramki z wypracowanych sytuacji, które praktycznie tworzymy na treningach, także to na pewno jest plus, że to, co robimy, przekładamy na mecz. Na pewno wiele osób spodziewało się, że będzie tutaj więcej tych bramek, ale wieża Postomina naprawdę dzisiaj przyzwoicie się organizowała i uniemożliwiła nam strzelenie kilku bramek więcej.